kuchniu to pana działka, tak? Już jest w tej chwili jakaś taka była, tak? W kuchni nie, no to jest ojcowizna, o. No tak, ojcowizna, czyli tak. No. Natomiast to tamta działka. No i tutaj też idzie, bo ona jest już po tej stronie są działki. No i teraz w jaki sposób pan będzie realizował po prostu wyjazd ze swoich zakupionych działek? Dolną drogą, czyli tam na koniec tych działek jest droga poprzeczna. Jest droga poprzeczna, gruntowa. Jest do drogi Kurów-Michów, tak, do tej trasy. I tam będzie wyjazd stosowany, czyli po tej drodze na pewno nie będziemy jeździć. Zaorane, tak. A w drugą stronę? A w drugą stronę aż tam do przedostatnia działka do drogi, tak? Tak jak praktycznie do drogi, tam jak drzewo po prawo jest, to na wysokości, tak jak płyty leżą, o, bo tam jest droga wzdłuż, tak? Gminna. A z tej strony też? Nie, z tej strony. A jak z tej strony, no to my po drodze jeździ. Nie, no to tutaj, to wtedy już tam do tych barłowskich pól, co tam poprzeczne. Tak jak i brzuski są. A robi pan jakieś badania, jak się szpiachę, nie tak, wiesz, tak. Znaczy ja w tej chwili robię dokumentację całą geologiczną i złożę i będzie udokumentowane w jakimś tam najbliższym czasie. Tak? Tylko, że kwestia jest teraz typu przekształceń, tak? No bo jeżeli to i tak już są spore pieniądze w to zainwestowane, a jeżeli teraz no, z gminami sprzeciwkuje, że nie przekształcą tego, więc no, to bez sensu dalej w to inwestować pieniądze. Procedury muszą być w tej chwili, bo mówi pan, że to gmina panu przekształci, a to nie pan powinien sobie przekształcić. Znaczy nie, ja składam wniosek o przekształcenie, ale gmina, bo teraz są pole orne, a ja chcę to przekształcić pod kopalnię. Czyli pan to będzie przekształcał, tak naprawdę nie gmina. Gmina musi wyrazić zgodę, tak zaopiniować pozytywnie, o, opinia musi być. Znaczy nie tak jak gmina, znaczy no gmina, rada gminy, tak, no bo to jest... Działeczki maleńkie. No tutaj, o ta po sąsiedzku to jest największa chyba. No to wiemy, tak? Tak. A tak to czyli wszystko tak. Są węższe takie. A tutaj są dwie działki? Tak, takie. To jest dwóch, tak. Jaki numer działki? Czyli tak, mamy sytuację taką, proszę państwa, witam na wizji, związanej z ewentualnym przeznaczeniem terenów tutaj gruntów Siłonkoć, będących u zbiegu skrzyżowania dróg w kierunku Zastawia i w kierunku Łąkoci. Są to drogi powiatowe obydwie. Na wizji, żeby no, państwo sobie jakoś orientację tak, wyrobili opinię co do ewentualnej zmiany przeznaczenia tych gruntów. Na dzień obecny w planie zagospodarowania przestrzennego ten teren w części 120 metrów bieżących od tej drogi, która prowadzi do Zastawia w głąb, czyli na północ, w stronę Łąkoci, to są tereny budowlane. Budowlane, a konkretnie budowa zagrodowa. Budowa zagrodowa. Budowa zagrodowa to wiecie, że może się budować rolnik, osoba posiadająca co najmniej hektar gruntu, prawda? Co najmniej, bo nie możesz budować jako działki zagrodowe, osoba, która nie ma, ma mniej jak hektar. I wniosek, rozumiem, dotyczy gruntów dalej niż 120 metrów od tej drogi asfaltowej prowadzącej do Zastawia na północ.
i tam jest droga dwumetrowej szerokości. Ona dochodzi do tej drogi powiatowej prowadzącej na Łąkoć. Tak, panie radny? Tak. Przedmiotem wniosku, wnioski były składane przez mieszkańców. Nie, ja składałem jako przedsiębiorca, który chce to zakupić. Tak. W imieniu mieszkańców, tak. W imieniu mieszkańców. No, nie wiem, czy to ma umocowanie, bo wniosek może złożyć właściciel, ale to jest proceduralna sprawa. No to w każdej chwili jest. Jakby rada wyraziła zgodę, no to wtedy złożą to zapewne mieszkańcy, właściciele gruntów. I teren dotyczy których działek? Bo tutaj od drogi powiatowej prowadzącej do Łąkoci też chyba nie można kopać. Pewnie strefa jest od drogi powiatowej. Tak, czyli do 582 jest w tej chwili, czyli jest... Ja tu mam zaznaczone, że od 589 w stronę Łąkoci... Zastawia, do drogi tej gminnej. Aha. Są właściciele zainteresowani sprzedażą. Tak. Do której drogi? Do 500... do tej. A, do tej drogi. Zaznaczone. Do 561. Tak, tak, tak. Do tej drogi, tak. Oddziela te łąkockie pola od zestawu. Od zestawu. Tak, bo już tu teren zostawiamy. Czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 16 czy 17 działek. Jedne są węższe, drugie są szersze. Tak, tak, bo teraz tu działek jest na pewno mniej, bo to są poszerzone. Ktoś pokupywał, to już nie są dzielone. A polikwidował miedzę. Tak. Ogólna powierzchnia miałaby wynosić? Ile? Ogólna powierzchnia 8 hektarów. 8 z hakiem. 8 hektarów pod wyłączenie na działalność. Tak. Budowlano. Nie ma do... Znaczy to... No ale to już odejdzie. Tak. Minus te 120 metrów. Tak. Jeszcze minus tego 120, tak? Dalej nizinka, tak nie ma piachu tam dalej. Ja mam pytanie głęboko, jak pan może. Tutaj głębokości ciężko jest, bo w tej chwili ja robię badania geologiczne, ale to jest tak, jest na 5-6 metrach jest suchego i później jest wody jakieś 4 metry, tak? Czyli do 10 metrów będzie. 10 metrów w głąb. W głąb, tak. Od powierzchni. Z wyjazdem później? No to wyjazdem, to tak mówiłem, ja chcę wyjazd zrobić tamtą drogą do powiatowej Kurów, Michów, tak? Do tej trasy, do tej głównej, czyli do tej drogi dołem. Powiatowej prowadzącej na Łąkoć. Tak, czyli tej drogi na pewno nie będzie korzystana, tak? Musi pan sobie poszerzyć tę drogę, tak jak... Znaczy, to jest dwumetrowa. Przepraszam. Ja już tutaj do tą stopę, no to już po prostu od tych sąsiadów będę musiał dokupić ten pas drogi, tak? Bo rozumiem, że za to dwumetrową drogą są inni właściciele. Nie, ci sami, bo to przychodzi. Tak. Czyli ci sami są aż do tych działek zagrodowych, tak? Tak. Aha. To przychodzisz aż za te Olszyny. Za Olszyny, no tak nie wiem. Czyli tutaj nie będzie problemu, bo ja z tej strony będę jeździł, też drogę zrobię między innymi po swoim terenie, tak? Tak, czyli... tylko tu ewentualnie musiałbym... Tak, no to już tutaj kwestia jest, no to mówię, to już bym się... To do gadania tam i takie... Z tamtej strony są takie łączki, nieużytki, tam też każdy pozwoli jechać. Teraz tutaj te 120 metrów w głąb, to są ci sami właściciele, rozumiem. Tak, to jest od drogi do drogi, od tej drogi aż do drogi, ci sami są właściciele. Tak. Zakres wniosku o zmianę planu przewiduje likwidację tego pasa 120 metrów, czy W tej budowy chwili, zagrodowej? W tej chwili ja chciałem zrobić, żeby po prostu zmniejszyć tu do 50 metrów od drogi tej powiatowej, a dalej już wziąć kopalnię, tak? Jeżeli tak by była możliwość. Są zapewne określone przepisy, ile można od drogi. Znaczy od drogi powiatowej to jest według dokumentacji geologicznej jest 12 metrów, tak? Odsunięcia się. Ale ja tutaj już chcę, tak. Od krawędzi? Znaczy już nie wiem, czy od krawędzi drogi, czyli od pobocza, tak? To niewiele. Niewiele, ale ja już chcę zabezpieczyć tutaj tą odległość 50 metrów, tak? Czyli żeby bezpiecznie tą eksploatacja była. 12 czyli... metrów, to coś to jest? No, co to jest? 12 metrów. To jest... Tak, bo ja... Na 10 głęboko. No przecież tam na zasadzie. Znaczy nie, to inaczej, bo to 12 metrów od górnej warstwy, tak? Czyli od poziomu. A jeżeli później robimy skarpę, to jak 35 stopni ma być skarpa, czyli w spodzie nam się robi już... Nad lustrem wody robi się nam 20 i 30 parę metrów, tak? To też nie zawierzę. Też jest, tak, ale to wtedy skarpa 4, 35 stopni ma.
Ale to mówię, ja tutaj i tak chcę zachować tą odległość już 50 metrów, bo z kolei tu działki budowlane, to i tak nikt się nie pobuduje, bo jest no w pobliżu bakutyl, tak? To nawet nie ma możliwości, żeby tu ktoś się zaczął stawiać. Innego nie ma. Rozumiem, że zmianą przeznaczenia gruntów zainteresowany jest Chaba Michał, tak? Tak, tak. Sporo ludzi chce pozyskać jakieś finanse z tego tytułu. A jakie korzyść z tego? Tu o zboże tylko żytko. Powiedz to, jak sucho to nie chce urosnąć. To... Teraz tak, jeszcze jedna sytuacja, która może być konfliktowa. Ja tu mam zaznaczone przez pracowników urzędu, że od tej drogi, czyli drogi w kierunku Zastawia, która biegnie prostopadle do tej asfaltowej drogi w kierunku północnym, od tej drogi, bo do tej drogi będą ewentualne zmiany przeznaczenia terenu. Od tej drogi do najbliższych zabudowań jest 190 metrów bieżących. Potwierdzacie to? Pytam radnego. To te zabudowania, które widać, tak, prawda? Tak, tak. No to, nie, to niewiele jest. Niemierzone, nie wiem, no ale tak gdzieś koło tego coś może być. Nie, nikt tam nie mierzył, ile jakaś tam odległość, ale tak jak widać. Tak, tak mi co najbliższe przestawiali pracownicy. Czyli chodzi o zagrożenie katastrofą budowlaną, tak? No, no 200 nie wiem, no, czy już hałasem na przykład, nie? Bo mogą być ewentualne protesty ze strony tych mieszkańców, którzy mieszkają tutaj, mówię, te około 200 metrów od tej planowanej zmiany, prawda? Bo mówimy cały czas o planowanej zmianie, to nie jest postanowione czy potwierdzone. Państwo radni są poproszeni tutaj, zostali przeze mnie po to, żeby wypracować sobie opinię swoją wewnętrzną. Jakie jego jest zdanie wewnętrzne, jego opinia co do zmiany przeznaczenia tego terenu. I w oparciu o to wizję, o inne informacje, bo jeszcze na pewno na ten temat będzie Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która będzie poświęcona tej sprawie, w oparciu o wizję i wysłuchanie mieszkańców Łąkocie, którzy złożyli protest, tego co pamiętam. I na pewno wysłuchanie mieszkańców Łąkocie, którzy są zainteresowani sprzedażą tych gruntów jako właściciele. Będzie wypracowana opinia komisji, która zostanie wystawiona Radzie Gminy Kurów, a Rada Gminy Kurów podejmie stosowną uchwałę. Każdy według swojego uznania radny będzie głosował co do przeznaczenia tego terenu pod ewentualne kopaliny, pozyskanie, no, kopalnie no, kruszyw naturalnych, bo tak to się nazywa. Jeszcze ten mieszkaniec, który jest w pobliżu mieszka, to też on ma działkę tą pierwszą, też był zdecydowany to sprzedać, więc on nie przeciwkuje, tak? Pierwszy, znaczy ten, który najbliżej, czyli te 190 metrów, tak? Kto tam mieszka? I on też chciał, on jest zdecydowany jak najbardziej, nie przeciwkuje i ma te działki z przodu. Aha, czyli tutaj ewentualnie było, a dalej jak zabudowania, co dalej? Nie, dalej. To już jest dalej, to już tam, to już jest 500 metrów albo ile. To jedyne zabudowania. To są jedyne. Podwójne są, bo tam jeszcze tak ma. Czyli on nawet też ma grunty za tą drogą i też chciał to sprzedać, tak? Aha, rozumiem. Też, więc on nie przeciwkuje. Nic nie chce urosnąć, jak jest sucho, to nic. Rozumiem. Żadne zboże nad nim. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Chyba nie mają. Chcę powiedzieć, że tutaj z nami jest pan Wojciech Chaba, zainteresowany ewentualnym kupnem, jeśli dojdzie do zmiany przeznaczenia tych gruntów. I tych informacji pan Chaba nam, tych pomocniczych, udzielał. Pan Chaba po prostu zgłosił się tutaj na własne życzenie, przyjechał, wiedząc, że taka wizja będzie z radnymi w terenie przeprowadzona. Czyli cała dyskusja będzie na komisji, tak? Cała dyskusja będzie na Komisji Ochrony Środowiska. Być może, że to komisję zwołamy wspólnie z Komisją Budżetu, z uwagi na to, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie ma wszystkich radnych, natomiast Komisja Budżetu
swoim składzie ma wszystkich radnych, wszystkich radnych, którzy reprezentują Radę Gminy Kurów, żeby po prostu wypracować ewentualną całościowo decyzję. Poprosimy przewodniczących komisji o zwołanie wspólnej komisji i Rady i Ochrony Środowiska i Rolnictwa i budżetu i mienia komunalnego, bo taka jest, tak się nazywa ta komisja, żeby wszyscy radni, którzy będą głosować na sesji, nie wiem kiedy to będzie jeszcze, ale być może, że ta komisja będzie w grudniu, to musimy ustalić z przewodniczącymi komisji i na pewno to będzie przed następną ewentualną sesją albo po nowym roku. To ustalimy sobie z przewodniczącymi komisji i z radnymi, którzy są w tej komisji, czy ze wszystkimi radnymi. Ustalimy dogodny dla wszystkich odpowiedni termin spotkania. Czy państwo radni mają jakieś pytania? A pan Wojciech Chaba? Znaczy, no ja bym był skłonny, żeby to przekształcić, tak? Bo z kolei też jestem mieszkaniec gminy. Mam też gdzieś tam następną lokalizację, który też jest złoże w trakcie udokumentowywania, tylko to już jest poza gminą Kurów, tak? Sąsiednia, czyli za miejscowością Łąkoć też mam złoże tam, co znalazłem, ale no nie chciałbym tam kopać, a jeździć przez gminę Kurów, tak? Wolałbym, żeby to było na terenie gminy, żeby to do gminy odprowadzać podatki i też ten piasek sprzedawać, no bo wiadomo, bez piasku się nic nie buduje, musi ten piasek być gdzieś tam kopany, tak? Żeby powstały jakieś tam następne budownictwa i coś się działo w naszym strukturze. Tak? A jak wyglądają regulacje prawne, które dotyczą ewentualnych naprawy dróg po prostu w przypadku zniszczenia przez samochody przedsiębiorcy? Czyli... Znaczy, powiem tak, mamy też taką z na sąsiedniej kopalni, czyli na Zostawiu, tak? Też uczęszczamy przez drogę powiatową, która prowadzi do Markuszowa, do CPN-u i też my od tej drogi nie uciekaliśmy. Jest tam kilka kopalń, którzy uczestniczą przez tą drogę i jest na bieżąco naprawiana, tak? Już kolejne dwa lata były naprawiana przez ci, co mają te kopalnie w pobliżu i teraz będzie już ugoda podpisana, będzie zrobione dwa dywaniki położone nowego asfaltu do samego Markuszowa, tak? Od Zostawia. Czyli... Pomnę, że jest to droga powiatowa, tak. Którzy ale też... jej stan jest fatalny. Fatalny. Jest praktycznie rozjechana przez przedsiębiorców, którzy eksploatują kopalnię kruszywa naturalnego. Tak, więc my też z tego względu nie uciekamy jako przedsiębiorcy, tylko staramy się, żeby to na bieżąco też w miarę możliwości naprawiać, tak? Więc tak samo jesteśmy tu, ja jestem skłonny, żeby to w tymkolwiek coś zrobić, bo no musi być piasek gdzieś tam dostarczany na budowy, tak, kolejne. A jeszcze sprawa tego zapadliska. Zapadlisko jest też, ugoda jest podpisana przeze mnie i jest w tej chwili ze starostą, tak. Jest projekt już zrobiony, jest projekt przedstawiony w Urzędzie Dróg Powiatowych w Puławach i w starostwie i będzie, no to już jest jakieś tam procedury, pozwolenie na budowę. Rozumiem, że pan finansuje ten projekt. Tak. I pan będzie tą drogę odbudowywał. Projekt ja już zrobiłem i ja będę odbudowywał. Jest w trakcie ugoda jest podpisana, jest w trakcie pozwoleń na budowę, wejście i będzie odbudowywane to przeze mnie. Czy zakończyło się postępowanie dochodzeniowe w prokuraturze? Tak, już jest. Jakim wynikiem? Umorzona jest sprawa. Umorzona sprawa. Tak. Z powodu jakiego? Z powodu umorzona sprawa, no katastrofy, tak? Ja wiem, ale jaki powód umorzenia poza... Jeszcze nie mam tego na piśmie, tak? No bo z tego co wiem jest umorzone, tylko jeszcze nie przyszło do mnie, bo to z sądu. Czy pan wójt i pan jako przedsiębiorca orientują się, dlaczego tak długo trwa ta procedura naprawy tego uszkodzenia tej drogi? Znaczy to po prostu formalności, tak? Wszystkie pozwiązane. Były robione ekspertyzy, ekspertyza była robiona też na mój koszt, ja to zrobiłem. Wszystkie procedury terminowo się schodziły, tak? Bo wszystkie przez urzędy to przechodziło, tak? No bo tutaj właśnie, jeżeli chodzi
chodzi o ten protest mieszkańców, który został wystosowany, to właśnie jednym z powodów było właśnie niepowodzenie jakby inwestycji tam zrealizowanych poprzez to właśnie, że doszło do tej katastrofy budowlanej. Druga kolejna uciążliwość to te rozjeżdżone jezdnie i kolejna uciążliwość to hałas, który po prostu skarżą się mieszkańcy, że nawet o 5 rano potrafią ciężarówki jeździć na pusto i budzić niektórych. No ale to jest moim zdaniem, to też mieszkańcy godzili się, jak przekształcali swoje. No ale to tylko część mieszkańców. No ale w zasadzie to większość godzili się na kopalni. Wiedzieli, że będzie piasek odbierany od kopalni. A teraz mają. Dziwią się, że samochody jeżdżą? Powinni być temu świadomi, tak? Bardzo dziwne. Tak samo zostawię. Przy samolotem nie zabierze. Zastawie nie ma nic wspólnego do tych gruntów, bo z te grunty, które by było trwało wydobycie, będzie wożone przez drogę, nie przez zostawie, tylko kurów michów, tak? Na tą trasę. Tak, tak. Więc zostawie. Nie może być wożone, no bo. Zależy jaki kierunek. Znaczy, jaki by nie był kierunek, to w tamtą stronę będzie po prostu najbezpieczniej i najprościej, tak? Bo w tej drogi nie będziemy chcieli rozjeżdżać, tak? To tutaj na Markuszów nie będziemy się w tym kierunku kierować, żeby jechać przez całe zostawie i hałasować. Jak tędy jest droga dojazdowa do obwodnicy, szybki jest dojazd, tak? Ja chciałbym powiedzieć, że każda zmiana przeznaczenia gruntów na kopalnię Kruszywa Naturalnego, która była wcześniej realizowana przez gminę Kurów, była wynikiem wniosków mieszkańców. Nie urzędu gminy, nie wójta gminy. Pojedynczych wniosków mieszkańców. Mieszkańcy chcieli zmiany przeznaczenia gruntów z pól uprawnych na kopalnie kruszyw naturalnych, żeby wziąć godziwe pieniądze za te kiepskie grunty. Tak było na Kłodzie, tak było na Zastawiu i zapewne taki jest, cel i powód mieszkańców Łąkoci. Bo niektórzy to słyszą, że gmina to inicjuje. To jest nieprawda. To inicjują mieszkańcy, prawda, którzy chcą zmienić przeznaczenie, żeby parę złotych, sprzedając działki, zarobić. Czyli korzysta tutaj sporo stron, natomiast powstają przy tym uciążliwości. No ale to trzeba te uciążliwości w jakiś sposób minimalizować po prostu. Dokładnie. Jak nie ma pytań, to przejedziemy jeszcze na jeden teren, tam koło wysypiska, tam też jest kilka wniosków mieszkańców Baruch.